poszło. Aleksandra Piętka, nasza MMA.pl. Jesteśmy przed galą KSW 43 we Wrocławiu w hali stulecia. Moim gościem dzisiaj złapałam, przez przypadek tutaj się kręci cały czas, Filip Wolański. Cześć Filip. Cześć, witam Was. No powiedz, jak tam przygotowania? Dzisiaj jesteś w roli kornera w narożniku Saszki Łukasza Chlewickiego. Powiedz o jego przygotowaniach. Bardzo dobre przygotowania. Uważam, że naprawdę Łukasz jest w życiowej formie. I co mogę powiedzieć? No, ciężki rywal, nie zrobił kilogramów, tak jeszcze, ale już o tym zapominamy. To już było, teraz jest dzień walki. Za kilka godzin wszystko się wyjaśni. No ja wierzę i liczę na to, że po prostu Norman poniesie karę za to, nie tylko finansową, ale i taką bolesną. Jednym słowem przegra, tak? Okay, jasne. A powiedz, jak nastawienie Łukasza, no bo faktycznie to są, teraz miał 3 porażki, tak, z rzędu, więc mówi się, że to jest jego być albo nie być w KSW, więc jak on się czuje z tym, czy ma jakąś presję narzuconą na siebie? To znaczy, na pewno z tyłu głowy gdzieś to jest, tak? Bo pewnie jest, ale to co Łukasz zawsze powtarza, że on nie patrzy wstecz, to co było, to już nie wróci i nie ma co się oglądać. Wiadomo, że gdzieś ta presja, tak jak mówię, może delikatna być, natomiast wychodzimy do przeciwnika, gdzie teoretycznie wszyscy mówią, że na papierze lepszy jest Norman, więc nie mamy nic do stracenia, tak? Idziemy się bić i tak też będzie. Dokładnie. No oczywiście ja trzymam kciuki za naszego rodaka i mam nadzieję, że wygra walkę. No dobrze, powiedz, kto jeszcze będzie w takim razie w narożniku? Wiemy, Salima chyba nie ma teraz w Polsce w ogóle. Nie. Salim przebywa cały czas w Stanach. No, każdy z nas chciałby tak nie, potrenować w Stanach, także na pewno fajnie tam spędza czas i dużo technik, tak? No, przede wszystkim sparring partnerzy, to jest to, co odróżnia jeszcze nas tutaj od Stanów. Natomiast będzie trener od Tarcz, tak, z Łukaszem, Henryk Piwowar i nasz przyjaciel z Nowego Sącza, Damian Krawczyk, do których często wyjeżdżamy, do Dexter's Team, także będziemy w trójkę dzisiaj. Raczej to jest nasz stały skład, co gale to wygląda tak samo, także jesteśmy już zgrani, pomagamy Łukaszowi jak tylko możemy, żeby wszystko było jak najlepiej. Czyli mocny narożnik. No dobrze, powiedz w takim razie, kiedy Ciebie zobaczymy w klatce KSW, czy już coś wiadomo? No ja właśnie jeszcze nic nie wiem, chciałbym oczywiście, żeby to był czerwiec, ponieważ no marzec udało się zawalczyć bez żadnych urazów, więc ten czerwiec byłby jak najbardziej dla mnie optymalny. No i później końcówka roku, chciałbym 3 razy w roku z tym zawalczyć. No jak wyjdzie, to zobaczymy. Ja bym chciał, a jak Jasne. Będzie, to się okaże. No dobrze, w takim razie kiedy ślub, bo widziałam tam na Instagramie obrączki wybierane były. Wybraliście już? Wybrane są obrączki, zamówione i ślub jest 8 września, dlatego też ten okres po tak wrzesień, październik raczej walczyć nie będę mógł, bo są przygotowania do ślubu, treningi troszeczkę będę musiał odłożyć na bok. Dlatego chciałbym zawalczyć w tym czerwcu i potem koniec roku gdzieś w grudniu. Taki mam intensywny rok, ale wcale mi to nie przeszkadza. Nie, no pewnie, no nie ma ziewania, nie? Na pełnych obrotach, no to super. Dzisiaj byłeś też na strefie kibica, jak Ci się podobało? Bardzo mi się podobało i pierwszy raz miałem okazję uderzyć w końcu w boksera KSW, bo nie uderzałem wcześniej. No miałem chyba najwięcej 899, a tam był 926 rekord, także trochę mi brakuje, ale nie wiem, też może waga bez taka spiny mała. To było. Dokładnie, tak, na luziku, ale fajnie, dużo ludzi było, zawsze to pozytywna energia, zawsze fajnie przybić piątkę z kimś, że ktoś mówi, że dopinguje, tak? Wiem, że mam tych kibiców, także napawa to energią, wracam do Krakowa i dalej trenuję. Jasne, czy dzisiaj po wygranej, mam nadzieję, walce Łukasza gdzieś tam się bawicie, czy raczej na spokojnie? Raczej na spokojnie, ja już alkoholu nie piję, więc nawet... Powiem szczerze, jak miałbym siedzieć gdzieś na imprezie, gdzie są pijani ludzie, to nie za bardzo chcę, bo... Nic fajnego. No właśnie, nic przyjemnego. No dobra, w takim razie co? No widzimy się pewnie gdzieś tam, jeszcze się złapiemy. Dokładnie. No oczywiście trzymam kciuki za wygraną Łukasza. Dobrze tam go, wiesz, motywuj też w narożniku. Dokładnie. Dobra, dzięki Dziękuję wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ej.